Uroczystej zmiany posterunku honorowego przy grobie nieznanego żołnierza. Historia niedzielnych uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza sięga roku 1966, kiedy to 8 maja przeprowadzono pierwszą uroczystą odprawę wart. Odtąd, zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, uroczyste odprawy wart odbywały się w każdą niedzielę, a także z okazji świąt państwowych i wojskowych. Przeciągały one zawsze liczne rzesze mieszkańców stolicy i przebywających w tym czasie w Warszawie wycieczek. Z czasem stały się tradycyjnym niedzielnym elementem spacerów warszawiaków. Na przestrzeni lat ceremoniał uroczystej zmiany posterunku honorowego ulegał wielu przeobrażeniom. W czasie ślubowania oficerskiego wartę przy grobie nieznanego żołnierza zaciągali nowo promowani oficerowie. Wprowadzono również zwyczaj, że w święta rodzaju wojsk posterunki honorowe wystawiali żołnierze tych formacji. Od 1967 roku do udziału w uroczystej odprawie wart wyznaczano przodujące pododdziały Wojska Polskiego. Było to dla nich wyróżnienie i dawało możliwość zaprezentowania swojego kunsztu. Od 1974 roku ograniczono udział w coniedzielnych odprawach wart wyróżniających się pododdziałów spoza garnizonu stołecznego. W historii uroczystych odpraw wart znamienną datą jest 17 stycznia 1982 roku. Dzień ten zapoczątkował nową formę ceremoniału, gdzie w miejsce uroczystych odpraw wart wprowadzono uroczyste zmiany posterunku honorowego przy grobie nieznanego żołnierza. Dzień 17 stycznia 1982 roku przeszedł także do historii pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego. Tego dnia kompania i orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego po raz pierwszy wystąpiły w tradycyjnych rogatywkach. Obecnie w uroczystych zmianach posterunku honorowego udział bierze pluton reprezentacyjny w umundurowaniu rodzajów sił zbrojnych, w którego składzie występują werblista i trębacz sygnalista. Szanowni Państwo, 2 listopada 1925 roku w krypcie pod środkowymi arkadami Pałacu Saskiego złożono szczątki nieznanego żołnierza wydobyte z losowo wybranego pobojowiska. U wezgłowia krypty zapłonął wieczny znicz, a wartę przy grobie zaciągnęli żołnierze stołecznego garnizonu. Moment złożenia ciała żołnierza polskiego do grobowca uczciła Polska uroczystą chwilą milczenia. Przed grobem nieznanego żołnierza, tak jak i obecnie, odbywały się uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych, apele poległych, na jego płycie składały wieńce przyjeżdżające do stolicy delegacje zagraniczne. Ostatnia przed wybuchem II wojny światowej parada wojskowa odbyła się w tym miejscu 3 maja 1939 roku. W okresie okupacji hitlerowskiej grób nieznanego żołnierza przypominał o obowiązku wobec ojczyzny, nabawał otuchą i zagrzewał do walki. W grudniu 1944 roku Pałac Saski podzielił losy powstańczej Warszawy i podobnie jak ona został zniszczony. Z pożogi wojennej ocalały tylko fragmenty kolumnady otaczające płytę grobu nieznanego żołnierza. Jeszcze w 1945 roku podjęto decyzję o odbudowie grobu nieznanego żołnierza. Postanowiono, że Pałac Saski nie zostanie odbudowany, a otoczenie sarkofagu stanowić będzie okaleczona kolumnada symbolizująca okrucieństwo i barbarzyństwo wojny. W takim kształcie grób nieznanego żołnierza został przekazany w 1946 roku miastu stołecznemu Warszawie. Obecnie w kolumny okalającej grób wkomponowano 18 tablic pamiątkowych przedstawiających dzieje oręża polskiego na przestrzeni tysiącletniej historii naszego państwa. Od strony ogrodu Saskiego wolne przestrzenie pomiędzy filarami zamknięto ażurowymi kratami, na których umieszczono wizerunki trzech najwyższych odznaczeń bojowych: Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyża Walecznych i Krzyża Grunwaldu. W narożnikach grobu umieszczono 4 kasety mieszczące urny z ziemią z pól bitewnych, na których walczył żołnierz polski, oraz z miejsc, gdzie nie dane mu było zginąć z bronią w ręku, takich jak Katyń, Charków czy Miednoje.
Szanowni Państwo, za chwilę sygnalista zagra sygnał baczność i rozpocznie się uroczysta zmiana posterunku honorowego. Oficerem dokonującym zmiany wartowników na posterunku honorowym jest w dzisiejszej uroczystości podporucznik Sebastian Cichosz. Z posterunku honorowego przy grobie nieznanego żołnierza zejdą szeregowi Marek Kmoś i Łukasz Hałak. Na posterunek honorowy wejdą w umundurowaniu wojsk lądowych szeregowi Marcin Potyra i Kamil Jarosz. W umundurowaniu sił powietrznych szeregowi Michał Rutecki i Kamil Kawka. W umundurowaniu marynarki wojennej szeregowi Adam Grzywaczewski i Piotr Kołodziej. Oprawę muzyczną dzisiejszej uroczystości zapewniają trębacz młodszy chorąży sztabowy Krzysztof Sosnowski oraz werblista młodszy chorąży Piotr Strzelczyk. Marsz!
Thank you.